pomagając Ukrainie sprzętowo, nie osłabiamy własnego bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, ja tu może zabrzmię kuriozalnie, ale my je zwiększamy. Powstanie taktycznej broni jądrowej przede wszystkim miało na celu posiadanie tak zwanego straszaka w rękach wielkich polityków. Nie można tego bagatelizować, bo jednak jest to arsenał o mocy od 1 kilotony. Nie znamy szczegółów, co tak naprawdę było wadliwe, czy faktycznie był sprzęt wadliwy, czy mieliśmy kombinację tutaj pewnych zdarzeń negatywnych, że no, sprzęt do końca może nie działał w pełni poprawnie, a i też obsługi załogi nie były w pełni przygotowane do tego, żeby tym sprzętem poprawnie posługiwać się na polu walki. A ma pan jakieś przypuszczenia, o jaki kraj może chodzić? Jeżeli to jest system przeciwlotniczy, to albo chodzi o Wielką Brytanię, albo Niemcy. Miał być w studiu, ale niestety życie pisze różne scenariusze, ale na szczęście mamy połączenie. Generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się. Dzień dobry, pani redaktor. Przepraszam, ale no niestety czas był... Rozumiem. Ten, no zdarza się. Zdarza się. Na szczęście mamy łączenie. Panie generale, zacznijmy od wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który w rozmowie z Associated Press przyznał, że Ukraina musiała wielokrotnie zmieniać wadliwy sprzęt wysłany przez jedno z europejskich państw. Mówi wprost, od jednego z państw europejskich dostaliśmy wadliwy system obrony powietrznej. No słabo to wygląda. No słabo, nie znamy szczegółów, co tak naprawdę było wadliwe, czy faktycznie był sprzęt wadliwy, czy mieliśmy kombinację tutaj pewnych zdarzeń negatywnych, że no, sprzęt do końca może nie działał w pełni poprawnie, a i też obsługi załogi nie były w pełni przygotowane do tego, żeby tym sprzętem poprawnie posługiwać się na polu walki. No, weźmy pod uwagę to, że jednak działania są prowadzone codziennie bojowe i wysłanie takiego sprzętu obarczone jest dużym stresem, a w warunkach stresogennych obsługi załogi sprzętu wojskowego zazwyczaj ich efektywność spada. Ja tu nie chcę bronić absolutnie tego państwa, które to wysłało, taki sprzęt. Niemniej jednak uważam, że przed wysłaniem jakiegokolwiek uzbrojenia i amunicji każdy z tych asortymentów powinien być gruntownie sprawdzony, dając 100% gwarancję, że po pierwsze jest zdolny do bojowego użycia, a po drugie, że daje gwarancję bezpieczeństwa dla załogi i obsługi. Panie generale, ma pan jakieś przypuszczenia, o jaki kraj może chodzić? Jeżeli to jest system przeciwlotniczy, to albo chodzi o Wielką Brytanię, albo Niemcy. Stawiałabym na to drugie, gdybym miała obstawiać pieniądze w zakładzie. No ja też bym postawił na to drugie, bo sprzęt brytyjski, on po pierwsze funkcjonuje już w Polsce od dawien dawna. Sprzęt niemiecki, wiemy o całym zamieszaniu wokół przekazywanych baterii Patriotów, no mogło dojść do tego, że faktycznie w ferworze walki Niemcy po prostu nie dopilnowali procedur sprawdzenia sprawności technicznej i bojowej sprzętu i taki trafił na ukraiński teatr działań bojowych. Panie generale, tylko teraz pojawia się bardzo poważne pytanie dotyczące tego, jaką skalę może mieć takie zjawisko, bo Zełenski po raz pierwszy powiedział o tym oficjalnie, ale ja już od kilku dni rozmawiam ze swoimi gośćmi, powołując się na doniesienia rozmaitych agencji prasowych, które mówią o tym, że to nie tylko o system obrony powietrznej chodzi, ale że w ogóle taki no, wybrakowany sprzęt do Ukrainy dociera i że trochę to wygląda, jakbyśmy pozbywali się złomu ze swoich magazynów po prostu. No i teraz pytanie, jak duże, jak szerokie i jak niebezpieczne jednocześnie może być to zjawisko? No ja mam nadzieję, że to zjawisko, znaczy ten konkretny przypadek był, jeżeli chodzi o system tak zaawansowany jak system obrony powietrznej czy przeciwrakietowej, był incydentem, który już więcej się nie przytrafi. Jeżeli natomiast chodzi o inne rodzaje uzbrojenia, to znamy, wcześniej były doniesienia, że faktycznie granatniki przeciwpancerne, amunicja trafiały, no nie pierwszej jakości i były to zazwyczaj rodzaje uzbrojenia i amunicji, które już swoje przeleżały na półkach. Należy pamiętać, że każdy rodzaj uzbrojenia ma swój tak zwany shelf life,
czyli ile może przeleżeć w magazynach. Są wdrażane tak zwane programy starzeniowe, które weryfikują jego przydatność do bojowego użycia i sprawność techniczną. I to jest weryfikowane. Ja nie chcę powiedzieć, że jest to okazja do tego, żeby pozbyć się tego sprzętu i amunicji, które są najstarsze, bo życie podpowiada, procesy utylizacji takiego uzbrojenia są ogromnie kosztowne i najlepszym sposobem i najtańszym utylizacji jest po prostu wyszczelenie tego, jeżeli to gwarantuje bezpieczeństwo. Jeżeli tak jest, no to państwa, które stosują tą metodę pozbywania się, powinny natychmiast zaprzestać, bo nie zapominajmy, dbamy o to, żeby jak najmniej żołnierzy ukraińskich i mieszkańców Ukrainy ginęło w tej niechcianej wojnie wywołanej przez Federację Rosyjską. Dobrze, panie generale, to teraz pytanie dotyczące systemów Patriot, dlatego że w tym wywiadzie Zełenski przypomniał, że Stany Zjednoczone zgodziły się dostarczyć systemy Patriot już w grudniu 2022 roku i dodał, że Ukraina wciąż na te Patrioty czeka. Dodał jednocześnie, że potrzebuje ich co najmniej 20 baterii dokładnie. Czy już pod koniec marca, właściwie jutro już kwiecień, czy my sytuację związaną z przekazaniem systemów Patriot przez Amerykanów możemy nazwać zwłoką? No nie do końca, bo popatrzmy na to, że ja wiem, Ukrainie potrzebnych jest 20 baterii. To jest bardzo duży wysiłek, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. To jest bardzo duży wysiłek państw, które posiadają na swoim wyposażeniu system Patriot, bo proszę zauważyć, że jeżeli byłoby to przekazane chociażby ze Stanów Zjednoczonych przy wsparciu państw europejskich, które posiadają już systemy Patriot, robimy dość dużą tutaj lukę w systemie obrony powietrznej sojuszniczym i w systemie obrony powietrznej amerykańskim. Ja wiem, że w tej chwili Stany Zjednoczone im nie zagraża żadnym zjawisk typu konflikt lokalny czy konflikt na większą skalę. Stany Zjednoczone posiadają wieloaspektowy, wielopoziomowy system obrony przeciwlotniczej. Niemniej jednak, jeżeli teraz weźmiemy drugą stronę tej kwestii, czyli możliwości produkcyjne, to oprócz 20 baterii, które trzeba wyprodukować w sensie takim, że są pojazdy, są wyrzutnie, są wozy dowodzenia, są do tego systemy radarowe, są inne elementy, które spinają ten cały system w jedną spójną architekturę, to do tego, szanowna pani redaktor, trzeba wyprodukować ogromną ilość rakiet. No bo ten system bez rakiet jest praktycznie bezużyteczny. Za wyjątkiem może tylko i wyłącznie systemów radarowych, które pozwolą na śledzenie obiektów latających w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. A produkcja rakiet i produkcja samych wozów, żeby stworzyć tą architekturę, to jest niestety czas. No właśnie, tylko tego czasu jest coraz mniej. No truizm, ale ja mam wrażenie, że bardzo często przywódcy zachodni, oczywiście nie wszyscy, ale znaczna ich część po prostu sobie z tego nie zdaje sprawy albo wygląda, że sobie z tego nie zdaje sprawy. Nie, pani redaktor, ja bym popatrzył na to z innego punktu widzenia. Przywódcy zdają sobie doskonale z tego sprawę, tylko wróciłbym do początkowej części mojej wypowiedzi. Jest to na własne życzenie robienie wyrwy w poszczególnych systemach, które funkcjonują na przykład w Polsce. No, oddając czołgi, oddając MIG-i 29, oddając kraby, dając Ukrainie pioruny, dając inne uzbrojenie, to uzbrojenie nie trafia do sił zbrojnych RP. To uzbrojenie powoduje, że my mamy pewne braki. Te braki musi natychmiast sojusz uzupełniać innymi państwami. Stąd też mówiąc jest krótko, panie generale, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale nazywając rzeczy po imieniu, osłabiamy własne bezpieczeństwo, tak? Przekazując ten sprzęt. Nie do końca osłabiamy własne bezpieczeństwo. Takie podejście mogłoby mieć miejsce, jeżeli byśmy nie funkcjonowali w strukturach sojuszniczych i strukturach. No dobrze, ale czy te braki są na bieżąco uzupełniane, panie generale? Tak. Są uzupełniane. One są przez sojusz na bieżąco uzupełniane.
I dodatkowo do tego nakłada się program zakupowy realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ja wiem, że on też nie zostanie natychmiast zrealizowany, ale ten sprzęt już napływa do nas. Sojusz swoje siły przemieszcza. Nie o wszystkim wiemy, bo pewne rzeczy dzieją się w zaciszu gabinetowym i są objęte najwyższymi klauzulami bezpieczeństwa informacji. Natomiast proszę mi wierzyć, no po to jesteśmy w sojuszu, po to tyle wysiłku ponieśliśmy jako państwo, jako siły zbrojne RP, żeby w tej chwili właśnie mimo takich ruchów, które dla przeciętnego obywatela naszego państwa wydają się właśnie ruchami osłabiającymi bezpieczeństwo, to tak naprawdę nie jest. To może krytyki, które wylało się na plany zakupowe. Ja wiem, że w pewnych aspektach można by było dalej deliberować o zasadności. Niemniej jednak to pozwala na permanentne uzupełnianie i wymianę starego sprzętu, który jest już na granicy użytkowania i za chwilę nie będzie dawał gwarancji zachowania bezpieczeństwa przez załogi i obsługi, a jego parametry techniczne i bojowe znacząco odbiegają od tego, co dzieje się w sojuszu, oczywiście na in minus. Dlatego też MON podjął decyzję i państwo podjęło decyzję o tak dużych zakupach i dobrze, że to się dzieje, bo bynajmniej w tych najważniejszych systemach zrobimy znaczący progres i będziemy tutaj spełniali kryteria, które stawia przed nami Sojusz Północnoatlantycki. Panie generale, podsumowując ten wątek, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało, szczególnie w kontekście dyskusji, która co jakiś czas się przelewa przez nasz kraj, pomagając Ukrainie sprzętowo, nie osłabiamy własnego bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, ja tu może zabrzmię kuriozalnie, ale my je zwiększamy, bo proszę zauważyć, jak po 2014 roku domagaliśmy się obecności, stałej obecności sił zbrojnych, wybranych elementów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium naszego państwa. Mówiono wtedy o tym słynnym forcie Trump. Minęło kilka lat. Na początku ta obecność była w granicach tam, jeżeli dobrze pamiętam, około 1000 żołnierzy. A proszę zauważyć teraz. Mamy nie tylko Stany Zjednoczone w liczbie ponad 10 tysięcy. Mamy nie tylko garnizon otwarty w Poznaniu, ale mamy elementy brytyjskie, mamy elementy niemieckie, które w tej chwili funkcjonują na terytorium naszego państwa. Zwiększyła się ranga i znaczenie Korpusu Szczecińskiego, zwiększyła się ranga i znaczenie Wielonarodowej Dywizji, która bezpośrednio podlega pod ten korpus. Także kuriozalnie to zabrzmi, ale nasze bezpieczeństwo znacząco się zwiększyło. No i plus do tego te zakupy, bo proszę mi wierzyć, że no tutaj mogę postawić butelkę dobrej whisky. Jakbyśmy nie robili takich właśnie inicjatyw, nie bylibyśmy aktywni na tych polach, Stany Zjednoczone na pewno nie wyraziłyby zgody na zakup tak dużej ilości HIMARS-ów, nie wyraziłyby zgody na zakup Hellfire'ów, nie wyraziłyby zgody na zakupy innego asortymentu uzbrojenia, które niezbędnie jest nam teraz potrzebne. No dobrze, to teraz słów kilka o samym Sojuszu Północnoatlantyckim, bo tutaj kilka razy już nazwa NATO się przewinęła, więc trzeba wspomnieć o tym, że Parlament Turcji zatwierdził przystąpienie Finlandii do Sojuszu. Niepewna swojej przyszłości w NATO jest jeszcze Szwecja, ponieważ tutaj mamy nadal sprzeciw wspomnianej Turcji, ale także Węgier. Ja przypominam sobie którąś z naszych rozmów, jak ja pytałam pana właśnie o decyzję Turcji, a właściwie o to, dlaczego jeszcze jej nie ma, w co gra Erdogan. Pamięta pan, pewnie rozmawialiśmy o tym. To powiedział pan, że pogra i ostatecznie i tak zagłosuje za, bo tak zawsze Erdogan działa. Czy podobnie będzie w sprawie Szwecji, czy mamy tutaj jakieś powody do niepokoju pana zdaniem, jeżeli chodzi o rozszerzenie sojuszu o Szwecję właśnie? Ja bym się tym faktem aż tak bardzo nie niepokoił, bo tak jak pani wcześniej powiedziała, ja dalej utrzymuję swoje stanowisko. Turcja musi podkreślać swoją rangę i znaczenie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Turcja ma do rozegrania kilka kwestii z obszaru wielkiej polityki i geostrategii i to umiejętnie będzie robiła.
Biorąc pod uwagę tą tragedię, która dotknęła Turcję i tutaj zjednoczenie się społeczności międzynarodowej, która natychmiast ruszyła z pomocą dla obszarów dotkniętych trzęsieniem ziemi, śmiem twierdzić, nawet jestem więcej niż przekonany, że kwestia wyrażenia zgody na członkostwo Szwecji jest kwestią krótkiego czasu i tutaj po prostu tylko pokazanie, że jesteśmy ważni, jest, bez nas nic się nie zadzieje, to podejście właśnie Turcji, tak jak wcześniej wspomniałem, a decyzje już zapewne zostały podjęte, a oficjalne ich ogłoszenie nastąpi na dniach. No dobrze, to teraz druga strona medalu, jeżeli chodzi o Turcję. Prezydent Erdogan poinformował w środę bodajże, o ile się nie mylę, że Putin być może odwiedzi Turcję 27 kwietnia z okazji inauguracji pierwszego w Turcji reaktora jądrowego zbudowanego przez rosyjską firmę energetyczną Rosatom. No i teraz pytanie, jak mamy to czytać, panie generale, pana zdaniem? Bo z jednej strony Turcja gra po stronie sojuszu, a z drugiej strony do jednej z największych armii świata i Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjeżdża Putin. Pani redaktor, ja dzisiaj od rana śledziłem właśnie informacje dotyczące tej możliwej wizyty i jak Turcja ma się odnieść do wydanego przez Trybunał aktu, czy tam postanowienia o aresztowaniu Putina i jego pełnomocnika do spraw między innymi dzieci, którzy są ścigani. Natomiast no to jest kwestia oczywiście Turcji. Turcja będzie musiała szybko ten problem rozwiązać. Biorąc pod uwagę kontekst możliwości tej wizyty, czyli otwarcie reaktora atomowego, ja czytam to podobnie, jak odczytuję wizytę prezydenta Chin ostatnio w Moskwie, która moim zdaniem miała na celu przede wszystkim przekazanie Putinowi, że no, możesz tam sobie tą szabelką w postaci taktycznej broni jądrowej wymachiwać, ale na dobrą sprawę my potrzebujemy świętego spokoju, potrzebujemy Federacji Rosyjskiej, no może tego nie powiedział literalnie i werbalnie do Putina, słabej, bo słaba Rosja jest nam na rękę, ale w całości, ponieważ możemy w ten sposób oddziaływać na procesy związane z kontrolą tego arsenału atomowego i tutaj mówimy o tym arsenale strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Nie interesuje nas teraz rozpad Federacji Rosyjskiej i nie interesuje nas teraz wywoływanie jakiegokolwiek zamieszania wokół użycia broni. No dobrze, ale atomowej. Panie generale, z drugiej strony było mówione, agencje o tym pisały, to była oficjalna wypowiedź prezydenta Chin, który podczas tego wspomnianego przez pana ostatniego spotkania z Putinem w Moskwie miał ustalić z rosyjskim dyktatorem, że wszystkie państwa posiadające broń jądrową powinny powstrzymać się od tego, żeby je rozmieszczać poza własnymi granicami. Prezydent Chin wyjechał i wkrótce po tym Putin postanowił podjąć decyzję o rozmieszczeniu broni taktycznej na terenie Białorusi. No to jak to czytać? Wie pani, broń taktyczna jest, mówimy tutaj o taktycznej broni jądrowej, jest dość ciekawym zjawiskiem od momentu tego okresu zimnowojennego i żelaznej kurtyny. I jak się poczyta źródła, pośledzi informacje dotyczące w ogóle genezy powstania tego rodzaju uzbrojenia, sposobów użycia, działania, głowic i tak dalej, i tak dalej. Dochodzi się do jednej konstatacji, że powstanie taktycznej broni jądrowej przede wszystkim miało na celu posiadanie tak zwanego straszaka w rękach wielkich polityków i tutaj mówimy o mocarstwach atomowych. Tutaj od momentu, kiedy zaczęto podpisywać wzajemne porozumienia o kontroli uzbrojenia atomowego i tutaj panowania nad arsenałami, etc., etc., był to przede wszystkim główny element, że jakby doszło do sytuacji zagrożenia, możliwości eskalacji jakiegokolwiek kryzysu na granicy tutaj państw posiadających arsenał atomowy, to właśnie taktyczna broń jądrowa byłaby tym, co mogłoby
Po pierwsze, tą możliwość eskalacji doprowadzić do zera, czyli państwo atomowe z państwem nieatomowym wygrywa bez wojny. Tu dochodzimy do Clausewitza, że prowadzimy wojny, przepraszam, do Sun Tzu, bo to on mówił, żeby najlepiej doprowadzić do działań wojennych bez działań wojennych. Dochodzimy też do Clausewitza, który mówi o wojnie jako tym sposobie prowadzenia polityki, tylko innymi środkami. Nie można tego bagatelizować, bo jednak jest to arsenał o mocy od 1 kilotony, bo tak nauka przewiduje, bo tutaj chodzi o wywołanie reakcji łańcuchowej w tej masie krytycznej. To nie może być mały ładunek, bo wtedy tego się nie wywoła. Ja czytałem teraz ostatnio takie opracowanie amerykańskie. Jest to stworzone po to, żeby nigdy tego nie użyć, bo wszyscy ci, którzy mają taktyczną broń jądrową, zazwyczaj się obawiają przed możliwością użycia takiej broni, ze względu na to, że może to wywołać reakcję związaną z porozumieniem o wzajemnej zagładzie. Więc nie ma sensu używania czegoś małego, co na skalę taktyczną może mieć faktycznie jakiś efekt, a skala taktyczna spowoduje wywołanie efektu strategicznego w postaci adekwatnej odpowiedzi, czyli tutaj mamy Rosję, a tutaj mamy całe NATO, które dysponuje, a właściwie państwa ze struktury NATO, które dysponują arsenałem atomowym i adekwatną odpowiedź. Nie opłaca się. Panie generale, rozumiem, że takie, a nie inne stanowisko Putina i jego decyzja w sprawie rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na terenie Ukrainy raczej Putinowi zaszkodziła w relacjach z Chińczykami, prawda? Bo pojawiły się informacje mówiące o tym, że Chiny są wściekłe po prostu i że w związku z tym w ogóle będzie totalne odcięcie, jeżeli chodzi o dostarczanie Rosji broni. Oficjalnie oczywiście nigdy nie potwierdzono, że to się dzieje, no ale nieoficjalnie to jest tajemnica Poliszynela, rzecz jasna. No i teraz pytanie, co z rolą mediatora w tej wojnie? Bo wiemy, że Chiny miały takie ambicje, żeby tym mediatorem być. Pytanie, czy to pana zdaniem się zmieni, czy absolutnie nie? Czy Chiny w ogóle jeszcze nie podjęły decyzji, bo nie do końca wiadomo, na czym to wszystko stoi obecnie? Wie pani, ja bym patrzył na to raczej przez pryzmat takiego kierunku polityki tej relacji rosyjsko-chińskich, właśnie żeby Zachód Zjednoczony, który nie jest na rękę ani Federacji Rosyjskiej, ani tym bardziej Chinom. Chinom na rękę jest to, żeby ten konflikt ukraińsko-rosyjski trwał jak najdłużej, no bo to wykrwawia gospodarczo i militarnie i struktury Unii Europejskiej, i struktury natowskiej, i te relacje euroatlantyckie. Sami widzimy teraz te różnego rodzaju inicjatywy, żeby znacząco zintensyfikować produkcję amunicyjną w Europie i dostarczać Ukraińcom jak najwięcej amunicji, bo ta jest im w tej chwili niezbędnie potrzebna, chociażby w kontekście przejścia do kontrofensywy ukraińskiej. Bez tego Ukraińcy nie ruszą i Rosja o tym doskonale wie. Jest to też element wprowadzania Zachodu w pewną pułapkę tutaj strachu i zastraszania, więc Chiny mogą tutaj odgrywać rolę dobra, no zrobiłeś nas bambuko, to my ci tu palcem pogrozimy i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co zostało na tej ostatniej wizycie uzgodnione, to dalej trwa. I dalej będzie się działo, bo nie zapominajmy przecież o kierunku tym białoruskim. No, Federacja Rosyjska nie ma znaczących postępów w tej chwili, w tej hucznie zapowiadanej ofensywie wiosennej. Tam zbyt wiele się nie dzieje. Postępy w Bachmucie są praktycznie niewielkie. Wagnerowcy z dnia na dzień się wykrwawiają. Straty ponoszone są liczone dziennie w setkach, jak nie w tysiącach. Ukraińcy zyskują czas, bo ten czas jest im niezbędnie potrzebny, bo powodzenie tej kontrofensywy ukraińskiej moim zdaniem jest w rękach żołnierzy ukraińskich, nie decyzjach polityków. Dlaczego? Dlatego, że od poziomu wyszkolenia, zgrania Ukraińców będzie zależało, czy ta kontrofensywa przyniesie zamierzone skutki. No i od sprzęcie nie zapominajmy, panie generale, także.
Pani redaktor, tak, tylko że ja jako człowiek, który gdzieś tam dotknął szkolenia, uważam dalej, że wszystko leży w rękach ludzi. Jeżeli damy ludziom, popatrzmy na Rosjan, oni tutaj absolutnie zgadzam się z opinią generała Polki, który niedawno mocno skrytykował żołnierzy rosyjskich. Tak, przychodzą brudni, odarci, bez motywacji, bez wyszkolenia, bez zgrania. I dając nowy sprzęt Ukraińcom, musimy o tym pamiętać. Musimy też im zapewnić czas na to, żeby oni do tego sprzętu się przygotowali pod względem wykorzystania jego właściwości taktycznych i technicznych. Mało tego, trzeba jeszcze czasu, żeby zgrać pod oddział. To nie jest tak, że nauczymy strzelca celowniczego, czy dowódcę działa, czy czołgu i mamy sprawę załatwioną. Nie, trzeba zgrać kompanię, trzeba zgrać batalion. A to jest czas, który jest liczony w tygodniach, jak nie w miesiącach. No to jeszcze jedna rzecz, dość zaskakująca dla wielu, jak sądzę, bowiem Rosja umieściła Węgry Viktora Orbana na liście krajów nieprzyjaznych, jak tłumaczy, z powodu przestrzegania przez Budapeszt sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę w związku z wojną prowadzoną w Ukrainie. O decyzji poinformował rosyjski ambasador w Budapeszcie. No, nie tak miało być, pewnie mówi sobie Orban. Jedni, drudzy mówią, że się doigrał. Trzeci pytają, jakie to realne ma znaczenie, że Rosja uznaje Węgry za kraj nieprzyjazny. Wie pani, tu ja bym raczej per analogia poszedł do tych relacji z Chinami. No oczywiście Węgry to nie Chiny i nigdy tak nie będzie, ale z drugiej strony administracja Orbana informuje świat, że jeżeli doszłoby do wizyty Putina w Budapeszcie, czy w ogóle na terytorium Węgier, nie podejmą żadnych działań związanych z publikacjami dotyczącymi wydania aktu o jego zatrzymaniu i zakwalifikowaniu go jako zbrodniarza wojennego, ponieważ na Węgrzech to nie znajduje jeszcze racjonalnego odzwierciedlenia w publikacjach państwowych, w publikacjach formalno-prawnych. Więc tutaj to dalej jest to gra. Węgry dalej kooperują z Rosją. No ale jakie ma znaczenie wydanie takiego komunikatu, panie generale? Bo jak sądzę, wielu z nas się nad tym zastanawia. Co to znaczy, że Federacja Rosyjska uznaje Węgry za państwo nieprzyjazne? Czy to oznacza kontynuację współpracy mimo wszystko, czy jednak jakieś jej realne ograniczenie? Moim zdaniem współpraca dalej będzie kontynuowana. Mogą oczywiście nastąpić jakieś ograniczenia w pewnych sferach. Ja tutaj nie widzę obszaru, w którym mogliby ograniczać tę współpracę, no bo jakby nie patrzeć, jeżeli Rosja odetnie Węgry od zasilania energetycznego, mam tu na myśli przede wszystkim ropa naftowa, gaz, Węgry nie mają innego wyjścia, muszą się zjednoczyć w pełni z Europą. Jeżeli na tym zależy administracji Putina, no to tak, to niech tak dalej robią. I na koniec jeszcze, panie generale, chciałabym pana zapytać o pana stanowisko, pana opinię, właściwie nawet nie stanowisko, w sprawie no absolutnie haniebnej decyzji MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, w sprawie dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do konkurencji indywidualnych. No oczywiście pojawiają się różne pomysły, jak na to zareagować. Ukraina już wiadomo, rezygnuje ze startu na znak protestu. My jako Polska mamy plan tworzenia jakiejś koalicji państw, która na MKOL będzie wpływać. Nie wiem, czy można wróżyć sukces temu przedsięwzięciu, no ale warto próbować. Natomiast czy według pana, gdyby się nie udało, gdyby to doszło do skutku, to Polska powinna zbojkotować igrzyska? No, oczywiście, że tak. No, pamiętajmy, że wielu wybitnych sportowców ukraińskich zginęło na tej wojnie i ja sobie teraz nie wyobrażam, żeby w starciach, tych potyczkach sportowych, indywidualnych mógł stanąć ukraiński sportowiec vis-a-vis rosyjskiego, bez względu na to, czy my sport mieszamy z polityką i tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, czy nie. Jeszcze raz podkreślam, wielu wybitnych sportowców zginęło na Ukrainie, zginęło z rąk rosyjskich żołnierzy. Osobiście uważam decyzję MKOL za haniebną. Absolutnie popieram inicjatywę stworzenia koalicji i bojkotowania igrzysk, w których będą ci sportowcy brali udział. Ale wie pan, że pieniądz rządzi światem i prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Ja wiem, że wiele dziedzin sportowych niestety zostało skomercjalizowanych i rządzi nimi wielki pieniądz. Spójrzmy na turnieje tenisowe na przykład, prawda?
Spójrzmy nawet na piłkę nożną. No właśnie. To też jedna wielka komercja. Niestety daleko od ideałów sprzed wielu, wielu lat, gdzie było zaszczytem i honorem granie w reprezentacji. Ale tak, no tu absolutnie ma pani rację. Tenis sportowy, tenis ziemny, przepraszam, no, nawet turnieje szachowe, przecież teraz to też już jest sprawa wielkiej komercji i możliwości elektronicznego podpowiadania zawodnikom, którzy nie do końca powinni być arcymistrzami. No dziwny jest ten świat i to się nie zmienia od dziesięcioleci. Panie generale, bardzo dziękuję za wizytę. Serdecznie pana pozdrawiam. Generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dużo zdrowia i do zobaczenia już osobiście. Jeszcze raz przepraszam, że się nie pojawiłem. Obiecuję, że następnym razem na 100% jestem w studio. Trzymam za słowo. Raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia.